Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Jak wynika z raportu badania potrzeb osób niepełnosprawnych przeprowadzonego na zlecenie państwa... Ja przepraszam, Pani Marszałek, ale to... Można prosić... Szanowni Państwo, bardzo proszę o przeniesienie rozmów w kuluary, ponieważ prowadzimy dalej, procedujemy obrady. Bardzo proszę. Halo? Bardzo proszę. Zatrzymanie czasu. A co to za wrzask, panie pośle? To jest kultura? Proszę pani poseł rozpocząć wygłoszenie oświadczenia. Jak wynika z raportu badania potrzeb osób niepełnosprawnych przeprowadzonego na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wsparcie asystenta osobistego uznano za warunek niezbędny do włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie lokalnej społeczności. Nie, no pani marszałek, no naprawdę. No. Pani poseł, jak państwo krzyczyliście podczas wystąpienia premiera, to przepraszam, nie słyszałam interwencji pani marszałek. Ale jak pani mówi, że coś jest niższego ranga? No naprawdę. Ale jeżeli państwo chcecie porozmawiać... Ale proszę kontynuować wystąpienie. No, ale tak bardzo proszę. Naprawdę. Pani poseł, bardzo proszę kontynuować oświadczenie. Ja nie dyskutuję na sali, jeżeli ktoś rozmawia. Pani poseł, proszę kontynuować oświadczenie. A ja panią proszę, żeby jednak pani poprosiła... A ja przypominam, że chociażby jak występowała pani minister Maląg, toście państwo krzyczeli w niebogłosy. Ale bardzo ja proszę kontynuować. Pani, ja nie krzyczę. Czas w każdym razie płynie. Bardzo proszę o włączenie czasu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rok temu uruchomiło... Pani marszałek, moja mogę milczeć. Są posłowie równi i równiejsi? Przypominam, jak wyglądało procedowanie, kiedy występowała pani minister Maląg. Tłumacząc... Informując państwa o działaniach ważnych, działaniach rządu. Mam takie wrażenie, ale ważnych działaniach. Tak, zwróciłam uwagę. Bardzo proszę kontynuować, bo czas płynie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rok temu uruchomiło projekt Asystent osoby niepełnosprawnej. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne miały mieć zapewnione wsparcie w wykonaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Jaka jest rzeczywistość? Po wystąpieniu ministra rodziny i polityki społecznej na temat funkcjonowania programu kompleksowego wsparcia rodziny za życiem, programów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z Warmii, Mazur i Powiśla posypały się słowa oburzenia, które przeczytałam u siebie na skrzynce i na Messengerze. Przytoczę dwa cytaty dla zobrazowania emocji, jakie osobom towarzyszyły po wysłuchaniu słów samozadowolenia pana ministra. Jak dziś oglądałam debatę i słyszę takie rzeczy o asystencie osoby niepełnosprawnej i że jest tak wspaniale, to słabo mi się robi. Zapis o asystencie jest zapisem martwym w ustawie o rehabilitacji. Zdobyć asystenta graniczy z cudem. Często to w takim razie martwy zapis, gdyż instytucje samorządowe nie są w stanie realnie zawalczyć o środki, które są potrzebne, aby taki asystent był przydzielony. Brak realizacji zapisu o asystencie osoby niepełnosprawnej w poszczególnych ustawach, jak na przykład w ustawie o rehabilitacji, prowadzi do tego, że jest to zapis martwy, a sam projekt wprowadzenia asystenta nieudolny. Minął rok od startu tego projektu, a sytuacja się nie poprawia. Może zamiast się chwalić tym, że coś państwo robią, rzeczywiście zrobią państwo, zabiorą się państwo do pracy. Szczególnie, że w dobie koronawirusa osoby z niepełnosprawnościami zostały same sobie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.